W sobotę odbyła się 30. jubileuszowa edycja biegu kazimierzowskiego w Pyzdrach. W tym roku na starcie pojawiło się 151 zawodników. Najlepszą zawodniczką okazała się Karolina Pilarska z Korzęcina. Bardzo gorąco, 33 stopnie, więc nie dało się szybciej biegać. Trasa bardzo fajna. Chociaż bardzo gorąco i dosyć płaska, więc a można powiedzieć, że bardzo mocno wiał wiatr i to też mi przeszkadzało w walce o lepszy wynik. Spodziewała się Pani końcowego sukcesu? Nie, bo widziałam dziewczyny, które biegają na wysokim poziomie, ale jak jednak się okazało dzisiaj, ja byłam najlepsza. Wśród mężczyzn najszybszy był Rafał Snochowski, który 10-kilometrową trasę pokonał w czasie 32 minut i 6 sekund. Nie ma rekordu. No niestety dopiero po raz pierwszy, no biegam już dosyć dużo lat i jakoś nie miałem jeszcze okazji zawitać do Pyzdr, a jestem zaskoczony, bo impreza bardzo fajnie, profesjonalnie zorganizowana, także mam nadzieję, że wrócę tutaj jeszcze nie raz. Jak oceniamy warunki do biegania? No warunki jakie były, każdy widział, tak? Było ponad 30 stopni. Bardzo mocne słońce, szczególnie tutaj na uliczkach miasta, gdzie nie było przepływu powietrza, to takie ciężkie, duszne powietrze się dawało bez znaki. Później, gdy wybiliśmy za miasto, było troszeczkę lepiej, bo było wiecznie, ale mimo wszystko bardzo trudno, w temperaturze takiej powyżej 30 stopni naprawdę ciężko się biega, szczególnie biegi takie dłuższe, długodystansowe. W biegu wzięli udział również pyzdżanie. Wśród nich najlepszy okazał się Mateusz Gośka. Zdobędziesz nagrodę dla najlepszego pyzdżanina, niemniej tych pyzdżan jest, bierze udział w biegu niewielu. Dlaczego? Ciężko powiedzieć, no młodzież może wyjechała, wakacje, nad morze może większe atrakcje teraz dla dzieciaków są niż bieganie, no bo to jest jednak, rezultatu tutaj nie widać od razu, trzeba trochę potrenować, żeby coś z tego było. Ale mój podopieczny, mogę się pochwalić, drugie miejsce zajął w swojej kategorii wiekowej, więc myślę, że wszystko idzie do przodu powoli. Okrągły jubileusz był okazją do wspomnień. Zaczynaliśmy z grupką kolegów, między innymi kolega to był Grześkiewicz, bracia Frączakowie, Okulanis, Heniu Paszak, taka ścisła grupka. Odbywały się wtedy, w czasie tego pierwszego biegu, to był turniej miast między Goliną, Golina, Pyzdry, któreś tam miasto i w każdym razie wtedy to był krótki dystans, bo to był 3 km, nawet sam wtedy startowałem, a już w następnym roku trasę mieliśmy 20 km. Na bieg zarezerwowany była ostatnia niedziela sierpnia, tym razem jest to sobota, co pan sądzi o tej zmianie? No osobiście mogę powiedzieć, że mnie się to nie podoba, bo ja hołduję tradycję. W tym roku doszło do połączenia dwóch imprez. Chcieliśmy, aby ten bieg jubileuszowy był z przysłowiową pompą. Myślę, że troszeczkę nam się to udało. Na zakończenie biegu zagrała młodzieżowa orkiestra Denta.